dobry, witam na stoisku Nao Stage na targach ASE w Barcelonie 2025 rok. No po raz kolejny na waszym kanale przyznaję, jesteśmy niezwykle dumni z tego, że możemy reprezentować tą markę w Polsce, ponieważ jest to absolutnie jedna z najbardziej przyszłościowych marek, jakie pojawiły się w ostatnich latach. Pierwszy na świecie system do trackingu beaconless, wspierany przez bardzo zaawansowane AI. Doskonały software, który co chwila dostaje nowe możliwości, nowe funkcjonalności, więc jest totalnie future proof. Myślę, że nieskończone możliwości zastosowania, wykorzystania. Przypomnę, że nie tylko światło, ale również dźwięk, również kamery. No jest to system praktycznie skończony, idealny do zastosowań live, teatralnych. No, tak jak mówię, tylko wyobraźnia ogranicza możliwości, do których można na offstage zastosować. Ja tutaj za chwilę oddam głos człowiekowi, który jest przede wszystkim w firmie odpowiedzialny za pisanie nowego software'u, Oliver, którego mieliście okazję spotkać w Polsce podczas prezentacji. Myślę, że powie więcej na temat nowych możliwości systemu, a ja jak zawsze będę zapraszał do kontaktu z naszą firmą na prezentacje, na szkolenia, na ciągnięcie od nas jeszcze więcej informacji na temat tego systemu. Hi, I'm Oliver from Nao Stage, CTO. I'm here to showcase you our KIA system technology. So first piece of the system where everything starts is our CAPTA, which is a multi-camera system which embed visible, infrared and thermal cameras. Cameras are in pairs, so it's acting like two eyes and it can see in 3D space. Then the vision, the stream, camera stream is sent via network to some core, which are some computing units that are running our in-house computer vision algorithm on AI to detect and track human on stage. Here you can see the interface being demonstrated live, and I can, I'm excited to show you the new upcoming feature of this year, which is having 3D skeleton of every human on stage, giving you like a new level of precision and new possible application. You can think for sound application, you can use the direction of the head to create reverberation. You can use the whole skeleton for video application to create like animated avatar and just unleash your creativity. Thanks for your attention.